wczoraj wieczorem się ładowałem właśnie w tym, w Sunderlandzie. Załadowali mi 5 palet, z czego 3 już zrzuciłem teraz we Francji. Miejscowość niewymawialna dla Polaka. I mam jeszcze 2 miejsca w Belgii. Drugie miejsce jest tuż za granicą francusko-belgijską, w miejscowości Verne, czy jakoś tak. Czołenko, z powrotem jestem w Verne, w jakiejś strefie przemysłowej Verne. Tutaj w tym budynku się rozładowywałem i doładowali mi 1 paletkę na Niemcy w okolice Magdeburga, to teraz już wiem. Także jadę jeszcze w jedno miejsce w Belgii, 175 km stąd. No i później ciśniemy na Magdeburg. A co później? No to robaczki, wjeżdżamy do firmy. Kurwa, jak ona się nazywa? Salutas GmbH. Salutas GmbH Barleben, czy jakoś tak. Barleben koło Magdeburga. Ja już tu byłem wczoraj wieczorem po 22. Oczywiście zagotowali mi krew, bo... Znaczy ja byłem przekonany, kurwa, znowu te pasy zajebane. W tym samochodzie też piszczą, kurwa. Mam podjechać pod rampę numer 5. Wczoraj przyjechałem, zagotowali mi krew z tego powodu, że znowu usłyszałem, że kurwa, jesteśmy w Niemczech, to się rozmawia po niemiecku. Skurwisyny pierdolone, w dupę zajebane kutasy. Chuje na ropę pierdolone. Gdzie tu jest 5. rampa, kurwa? No to się już rozładowałem. I jedziemy, moi mili, do miejscowości Haldensleben, do Ifarotorion Powertrain. Będziemy jechać do Vitorii w Hiszpanii, Vitoria Gasteiz. Wydali mi mapkę z gogli, kurwa. Ja pierdolę. Mam jechać prosto. Tam jest parking. Trzeba się do góry nogami trzymać. Jechać tutaj dookoła. Nie wytrzymam, kurwa, z tymi pierdolonymi pasami. W sumie to ja nie wiem, dlaczego, kurwa, dzisiaj mam takiego nerwa. No tak po prostu mam, czasami jestem. Człowiek się budzi rano już wkurwiony. Dobra, na razie mapka się zgadza. Chuj, tylko ja zapomniałem, kurwa, gdzie on mi kazał jechać. Trzeba będzie improwizować, jak to, kurwa, zwykle bywa. No i witam z powrotem, jestem już załadowany. Wyjechałem przed chwilą z tej miejscowości Lenardowskiej. Jestem na dobrej drodze.
będziemy się ładować do miejscowości Onati, Oniati. W miejscowości tej Oniati załadujemy się, nie wiem jeszcze czym, i pojedziemy ładną weekendówkę na Słowację do Skalicy. Skalica to jest miejscowość tuż przy granicy czeskiej. Także mamy ładną, bardzo ładną weekendówkę do przejechania. Ha, dowiedziałem się od kolegi, że trzeba pewnowagę wjechać, kurwa. No to szukamy wagi. Kolega ma problem, bo teraz musi, kurwa, tutaj na tej firmie wycofać jakoś. Krążyć po firmie. Ja pierdolę, znowu pasy. To chuj trafił, kurwa, po chuj. Ciekawe, jak to się gdzieś wyłącza, kurwa, tego brzęczka, kurwa. Piszczka, kurwa. O, Hiszpanka z tyłu fajnie wygląda. Z przodu, kurwa, jeszcze lepiej, powiem szczerze. Co mówił, że... Ja mam szóstą albo siódmą falę. To teraz, kurde, gdzie to będzie? No mi rysowała, że to gdzieś tutaj, w tych rejonach. No zaraz będę szukał. No to próbuj. Podejście robisz? No, bo nie po prostu rozładować, bo widzę skarga, a widzę, że go jeszcze ładują. Oniati, wyjechałem z firmy już, ale czekam tylko na potwierdzenie w tej chwili. I na drugi samochód, na kolegę. Ale się wkurwiłem! Ja pierdolę. Mówię to od razu. Wkurwiłem się maksymalnie. Jeszcze tydzień jazdy został, ale jak przyjadę, kurwa, to każę swojemu mózgowi, szefowi, kurwa, niech mi pokaże, jak, kurwa, zdjąć, kurwa, dach w tym samochodzie, znaczy na pace. No, kurwa, rurki 4-metrowe, 920 kg, coś takiego. Ważę dokładnie 3,5 tony, z tego co zauważyłem, na wadze. No, okazało się, że załadunek tylko i wyłącznie górą, z suwnicy. Mówię, okej, zobaczymy, kurwa, co się da zrobić. Więc zacząłem kombinować, kombinować w ten sposób, że popatrzyłem po prostu, jak zdjąć, kurwa, nie? Także no teraz się uspokoił wiatr, ale wiało jak jasny chuj. Co myślę, kurwa, no jak ja zdejmę tą kurwa, plandekę? Będę jej szukał, kurwa, po całej wiosce. No ale to i tak nic, kurwa. Dotarłem do momentu, gdzie są nity i się okazało, że tego chujostwa się nie da, kurwa. No co, plandekę zdejmę, ale kurwa, rusztowanie zostaje, kurwa, nie do rozebrania. Ale tego nie wytłumaczysz, kurwa, nikomu. Hiszpanie, kurwa, wiecie, przyszli, popatrzyli, kurwa, no faktem się nie da, kurwa, nie? Nie da się. Za chwilę, kurwa, setki, tysiące, kurwa, SMS-ów, że kierowca jest leniwy, kurwa, i nie chce górą załadować. Nie chce, kurwa, zdjąć dachu. Kurwa mać, no pojebani, naprawdę. Pojebusy, kurwa. Aha, no generalnie było tak, że... Ja im mówię, kurwa, że niech załadują to bokiem po prostu. To nie, bo to jest specjalny ładunek, kurwa, rurki. Specjalny ładunek, kurwa, rurek wiozę. I nie można tego było, kurwa, wziąć na wózek, załadować, kurwa, paleciakiem, kurwa, z boku. 3 godziny, kurwa, przekomarzania. Każdy tylko bierze ładunek, ale nie sprawdzi, kurwa, co to jest za ładunek. Mówię, kurwa, że się nie da, to się nie da, no kurwa, no fizycznie się tego nie da, nie? Da się, kurwa? Mam zdjąć dach. Nie da się zdjąć dachu, kurwa. Hiszpanie przyszli, stwierdzili, też się nie da. Jak się nie da, to się nie da, kurwa, nie? Chuj z tym, pierdolę, kurwa, taki system. No jesteśmy w Skalicy, kurwa, ja. Jest ze mną też skazany na busa Kamil. Śpi teraz.
Kamil sobie śpi. Przyjechaliśmy tutaj z Hiszpanii generalnie. Idę do środka, już gujo, naprawdę pizga jak chuj. Zimne. A tutaj się mamy rozładować. Tutaj w tym okienku byliśmy. O godzinie 6, no jakieś 6:10 żeśmy byli. A jest godzina już teraz, żeby kuźwa nie skłamać, 8:55. Do tej pory kuźwa czekamy. Zostawiliśmy numery telefonów i czekamy kurwa, aż ktoś zadzwoni po nas. Żebyśmy mogli już podjechać i się rozładować. Syf kurwa to jest taki, że szkoda gadać. Nikt nic nie wie o co chodzi kurwa. Przynajmniej my nie wiemy kurwa. Tak, że się po polsku można dogadać kurwa, ale... Ale chuj z tego kurwa, jak już stoimy tutaj ile kurwa? 7, 8, 9 godzin. Kurwa 9, 3 godziny kurwa już tu stoimy. Ale przynajmniej jest szałerek tutaj. Że kurwa można by się za 20 razy kurwa wykątać. Wyszorować do kości kurwa. Chuj kurwa. Idę naśladować Kamila kurwa. Będzie się coś działo, to będą budzili. Pokażemy kutasom Słowakom, że Polak sobie zawsze poradzi. Masz tak jakby czwarta. Chuj, o co tu chodzi, kurwa, my sobie nie poradzimy. Poradzimy, kurwa, to takie wkurwiające, nie? No pewnie, że tak, pewnie, że tak. Najwyżej, kurwa, sami to zjebiemy przy bramie jakieś. O, już nas tu wołają nawet, człowieku. A, no to widzisz, wszystko w temacie. A, tyłem pewnie trzeba wjechać. Nie wiem, kurwa, on mówi, że ta brama, ale czy to jest... Nie wiem. Pewnie suwnica jest. Kurwa się zacznie znowu jazda. A na 100% kurwa, na 100% kurwa, to jest suwnica. Jest godzina 9:40. Po takim okresie czasu od godziny 6 dopiero zrzucili nam towar. Teraz chuj, kurwa, którędy się tu wyjeżdża? Czołem misiaczki, jesteśmy w Skalicy w tym momencie. Jest środa. Ale który dzień miesiąca, nie mam bladego pojęcia. Przyjechaliśmy tutaj, jak to wiadomo wcześniej, w niedzielę, nie? O nocy. Jest środa. 2 dni sobie postałem, odpocząłem. Wyspałem się na zapas. Odpocząłem na zapas. Jest godzina 2:20. I jedziemy do jakiegoś Mośnowa czy Mosznów. Do celu zostało nam. Do celu zostało. Zaraz powiem. 1000 kurwa 900. W dodatku kurwa 30. 1930 km. A jedziemy do Walencji, do Almusafes, do Forda. Załadowali mnie wczoraj. Jak przyjechałem tam o 5, to wyjechałem... Która była? Po 8. 8:20, 8:15, jakoś tak. Effective vibrations. We'll be right back.
assumptions were correct. The cosmos is more vast than its empty, which thinks. It may, in fact, do nothing but think. In that case, it is the whole universe is merely a form of disguise. No, ten figo weekend w Florencji przy A7. W Walencji. Niedziela rano. Wszyscy powoli dochodzą do siebie. Zabawa.